Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Grudzień 1981 roku. Wreszcie udaje się trafić na ślad czterech pracowników Sohondyjskiego Rezerwatu Przyrody w kraju zabajkalskim w Rosji, 25 km na północ od granicy z Mongolią. Jedna kobieta i trzech mężczyzn leży na plecach z uniesionymi rękami i nogami, otwartymi oczami i z zapałkami porozrzucanymi na piersiach. Znajdują się zaledwie 2 kilometry od najbliższego zimowego schronienia. Co się wydarzyło w tej oddalonej od centrum Rosji krainie? To 6 godzin lotu z Moskwy do Czity, potem prawie 8 godzin minibusem do wioski Kyra, a stamtąd jeszcze 60 kilometrów do granicy obszaru chronionego. Jednak ci młodzi naukowcy kochali ten teren. Tylko dlaczego tak gorzko im się odpłacił? Wydawać by się mogło, że ten ścisły rezerwat przyrody to już swego rodzaju koniec świata, ale dla naukowców uwielbiających przyrodę był to naukowy raj na ziemi. Już od końca lat 70., a potem na początku 80., ten niezwykły teren, który nazywano Nagimi Wzgórzami, ściągał całe grupy przyrodników, biologów, inżynierów z całego kraju. Nic dziwnego, występowały tu unikatowe rośliny i zwierzęta. Na dodatek każda strefa wysokościowa miała swoje własne charakterystyczne cuda natury. Atrakcją rezerwatu jest też Sok Hondo, starożytny wulkan. Niemniej fascynuje przyrodników fakt, że stąd rzeki wpływają do Pacyfiku i Arktyki. Krótko mówiąc, stepy, lasy, tajga, góry, tundra, rzeki i wszystko to na jednym terytorium, choć wielkim. Nie znaczy to jednak, że naukowcy z całego kraju mieli tu zapewnione idealne warunki do pracy. Wręcz przeciwnie. Szczególnie początkowo w rezerwacie nie było żadnych większych wygód. Brakowało niekiedy nawet pożywienia, a już na pewno dobrego jedzenia, ubrań i różnych innych dóbr ułatwiających co nieco życie. Trafiłam na wspomnienia pary naukowców, którzy przybyli do rezerwatu na początku lat 80. Ta dwójka przez pierwsze miesiące po prostu rozpaczała. Młodzi ludzie nie mogli sobie poradzić. Ale jak mówią, ostatecznie przyzwyczaili się do tego, w jakiej dziurze się znaleźli i dali się ponieść pracy, bo były i plusy. Kiedy Andrzej Wasylczenko zebrał grupę naukowców na początku lat 80., zaproponowano im już mieszkanie, przedszkola i szkoły dla dzieci, pracę i to być może także dla współmałżonka w elastycznych godzinach. A w warunkach sowieckich były to prawdziwe luksusy. Młodzi ludzie mogli też liczyć na obiecującą karierę naukową, a przyszłość przecież też się bardzo liczyła. I tak przybył tu Michał Orłow. Zdecydował się odbyć studenckie praktyki, na które skierował go Wydział Biologii Uniwersytetu Gorskiego. Przybył z żoną, para nie miała jeszcze dzieci, natomiast od razu otrzymała mieszkanie we wsi Kyra. Mogli wybrać lokum blisko budynków administracyjnych rezerwatu, co było niezwykle wygodne. W tamtych czasach para miała około 5000 sąsiadów, bo tyle osób mieszkało na tamtym terenie. Kiedy Michał poczuł się już pewnie, zdecydował się zaprosić do współpracy swojego najlepszego kolegę, który właśnie ukończył Wydział Biologii Uniwersytetu Gorskiego, Siergieja Konkina. Był to czas, kiedy pracowano nad zbadaniem tamtejszej fauny, dlatego niezbędny był ktoś, kto spróbowałby zliczyć poszczególne gatunki zwierząt na tamtym terenie. Miało się to odbywać 2 razy w ciągu zimy, przed polowaniem w grudniu i później w lutym. Wiadomo było, że najpierw musi wyruszyć zwiad, który wyznaczy najwygodniejszą trasę narciarską, zważywszy na to, jak układają się ślady zwierząt, gdzie się najczęściej krzyżują. Gdy trasa zostanie już obrana, druga grupa będzie nią szła, licząc już tylko świeże ślady. Potem wystarczy wprowadzić dane do algorytmu, co brzmi może jak jakaś robota komputerowa, ale nic z tych rzeczy. Naukowcy mieli swoje wzory, z których dawało się wyprowadzić średnią dotyczącą ilości zwierząt poszczególnych gatunków. Wytyczono pierwszą trasę. Wszystko wskazywało na to, że jeżeli uda się wyruszyć 19 grudnia, to naukowcy skończą pracę około 28 grudnia. W
pierwszej grupie, która ruszała trasą, wyznaczając dokładnie jej bieg, był Wasilczenko, syn dyrektora rezerwatu leśniczy, oraz Piotr Baranow, pracownik działu naukowego i asystent laboratoryjny. Wiadomo już było, że w drugiej grupie, która będzie podążać za śladami narciarskimi przetartymi przez zaspy przez pierwszą grupę, pójdą Orłow i Konkin. Wszystko to było dobrze przemyślane. Wiadomo było, że od pierwszej grupy wymaga się przede wszystkim doskonałej orientacji w terenie, ogromnej wytrzymałości i siły fizycznej, doświadczenia i świadomości lokalnych warunków. Ale na szczęście zarówno leśniczy, jak i pracownik działu naukowego byli zaprawieni w bojach. Doskonale już znali tajgę, a ponadto robili już podobne rzeczy. Wiadomo więc było, że sprawdzą się bez problemu w pierwszej grupie. Wyprawa drugiej grupy miała być z definicji o wiele łatwiejsza, ponieważ mniej doświadczeni mężczyźni mieli właściwie podążać po wytyczonych już śladach, wykonując swoje zadanie. Na szczęście wiadomo było, że naukowcy będą pracować tylko za dnia, natomiast wieczorami będą udawać się na noclegi do chat, tak zwanych zimowych, ustawionych na ich drodze. W każdej grupie obligatoryjnie musiał być leśniczy. Miał służyć rachmistrzom pomocą jako przewodnik, ktoś w rodzaju nawigatora, pomagającego im także rozeznać się nie tylko zresztą w terenie, ale przede wszystkim w zwyczajach lokalnej natury. Zrozumieć, co się wokół nich dzieje. W grupie, w której był Piotr Baranow, od którego całkiem sporo wiemy o tej sprawie, miał być, jak już wiecie, leśniczy Sieryoża Wasilczenko, no i w ogóle ta grupa pierwsza była bardziej doświadczona. Natomiast Orłow i Konkin dostali w przydziale Szelomiejcewa. Jak wspomina Baranow, już sam początek tej wyprawy był kompletnie zdumiewający. Mianowicie w trakcie drogi drugi leśniczy, Szelomiejcew, zaczął się zachowywać bardzo dziwnie. Twierdził, że ta trasa jest złowroga. Oświadczył, nie pójdę tą drogą i to wszystko. Zbuntował się tak bardzo, że nic do niego nie trafiało. Próbowano go uspokoić, wytłumaczyć mu racjonalnie, że przecież doskonale zna ten teren. Umie się po nim poruszać. Pogoda też nie jest najgorsza jak na zimę, więc dadzą radę bez problemu. Ale z tego uspokajania wyszła tylko sroga bójka. Co prawda wydawało się, że udało się trochę spacyfikować leśniczego, ale gdy tylko grupka dotarła z punktu, z którego miała wyruszyć już typowo do roboty tej takiej rachmistrzowskiej, Szelomiejcew po prostu wyskoczył z samochodu i ruszył przed siebie w oszałamiającym tempie. Koledzy gapili się na niego, nie mogąc wydusić z siebie słowa i w ogóle nie rozumiejąc, co się dzieje. Czy on źle się czuje? Postradał zmysły? Czegoś się boi? Czy ma wrażenie, że ktoś go goni? A może wie o czymś, o czym oni nie wiedzą? Ale mężczyzna nie powiedział ani słowa, przynajmniej na początku. Dopiero później oświadczy. Ja po prostu wiedziałem, wtedy już czułem, że byłbym piątym, który nie wróci z tej wyprawy, który tam umrze. Wszystko wskazuje na to, że rola zaprawionego w bojach leśniczego była nie do przecenienia. Orłow i Konkin tak naprawdę bez niego czuli się trochę niepewnie. Piotr Baranow z pierwszej grupy szybko się zorientował, że Konkin był bardzo słaby fizycznie, w ogóle nie miał kondycji i szybko się męczył. Na dodatek widać było, że nikt nie pokierował ich w kwestiach merytorycznych. Źle się przygotowali. Na przykład ubrali się w pozornie ciepłe, pikowane kurtki, czego jednak absolutnie robić nie wolno. Takie materiały znacznie nasilają potliwość. Mężczyźni stają się coraz ciężsi i coraz mniej komfortowo się czują. Wskazane więc były ciepłe, ale przewiewne kurtki z dobrych, naturalnych materiałów, które zachowują się zupełnie inaczej. Na dodatek kurtki, które miała mniej doświadczona grupa, bardzo wchłaniały ten cały pot, a potem go nie wypuszczały, więc gdy wszyscy naukowcy spotkali się w pewnym umówionym punkcie, Konkin, jak wspomina Baranow, dosłownie wykręcał wodę ze swojej pikowanej kurtki. A przecież nawet jeszcze nie zdążyli wyjść na tę właściwą trasę. Wnioskuję, że potem przebrał się w inną odzież, którą miał w plecaku, ale pewności nie ma, ponieważ raport z oględzin mówi tylko o tym, że miał na sobie płaszcz sztormowy, kurtkę, sweter, szalik wełniany, koszulę, rękawiczki, spodnie. No i coś, co chyba można traktować jako jakieś kalesony, getry, rajstopy, bo to różnie jest tłumaczone.
Robota dla pierwszej grupy zaczynała się z samego rana. Do przejścia było 12 kilometrów, śnieg był po kolana. Do zadań grupy należało przebić się przez jego warstwy i utorować drogę nartami, jak wspomina Baranow. Było naprawdę bardzo ciężko, ale miał też świadomość, że jeżeli zrobią to dobrze, to druga, słabsza grupa bardzo łatwo za nimi podąży. Jak pamiętacie, aby ściągnąć do rezerwatu naukowców, godzono się na to, by przybywali z żonami, partnerkami czy całymi rodzinami. I z tej właśnie szansy skorzystali Igor Bakholdin i Tatiana Tierechowa. Para, która dopiero przygotowywała się do małżeństwa, do założenia rodziny, choć mieli już synka. Chociaż tutaj nie wiem, czy wspólnego, czy był to tylko synek Tatiany, w każdym razie wiadomo, że gdy zdecydowali się na związek, spotkali się z ogromną krytyką środowiska, w którym funkcjonowali, ponieważ w tamtym czasie pochodzenie było bardzo ważne, a oni wywodzili się z zupełnie różnych klas społecznych i rodzin. Jako dorośli co prawda odcięli się nieco od korzeni, mężczyzna zajął się hodowlą psów policyjnych, kobieta została księgową, uniezależnili się od rodziców, ale i tak na ten związek patrzono krzywym okiem. Para się jednak nie poddawała i stwierdziła, że znajdzie jakieś swoje miejsce na ziemi, urządzi je i Tatiana sprowadzi tam synka. Udało się. We wrześniu 1981 roku po szkoleniu mężczyzna został leśniczym, natomiast kobieta jego asystentką. Co prawda w grudniu jeszcze ciężko pracowali, ale Tatiana zapowiadała, że nie ma innej możliwości, jak tylko spędzenie świąt ze swoim synkiem. Dlatego też zamierzali wyjechać do domu na kilka dni. Oczywiście wydostanie się z takiego terenu samodzielnie nie było proste i trzeba było zgłosić taką potrzebę wcześniej. I rzeczywiście 17 grudnia naczelnik leśnictwa Jaszków odebrał prośbę o pozwolenie na wyjazd od leśniczego Bakholdina i jego asystentki. Ponieważ grupa spisowa na nowy rok miała opuścić stałą rezydencję leśniczych, czyli kordon Ingoda, duży dom z łaźnią nad brzegiem rzeki, to Bakholdin i Tatiana mogliby udać się razem z nimi. Trzeba im było jednak zabezpieczyć narty i pożywienie. I rzeczywiście Wiktor Jasznow, dyrektor rezerwatu, udał się na nartach na przełęcz, by w kordonie Ingoda zostawić prowiant dla pary, która zdecydowała się udać na świąteczny urlop. Kordon z kolei był czwartym przystankiem nocnym dla grup spisowych. Zdecydowano, że Igor i Tatiana wyruszą stamtąd z Orłowem i Konkinem, czyli z grupą drugą. Dotarcie do Ingody w zasadzie nie stanowiło większego problemu, szczególnie że młoda para była już dość doświadczona, a przy tym wysportowana, silna i zupełnie zdrowa. Oprócz tego miała do dyspozycji dobry sprzęt i sporo jedzenia. Zdecydowanie nic nie zapowiadało żadnego nieszczęścia. Jeszcze 22 grudnia dyrektor rezerwatu upewnił się, czy wszystko w porządku. I dowiedział się, że owszem. Pierwsza grupa, Wasilczenki i Baranowa, już przeszła przez kordon. Natomiast 24 grudnia wyjdą za nimi Orłow i Konkin, już w towarzystwie Tatiany i Igora. Ale grupa, która pozostała w kordonie, nie zdawała sobie sprawy, że koledzy, którzy wyszli pierwsi, mieli poważne trudności z przejściem przez teren jednej z gór, nazywany ze staroturyckiego w tłumaczeniu trudny do przejścia. Baranow będzie potem wspominał, że gdy tylko wspięli się na grzbiet, rozpętała się prawdziwa śnieżyca. 3 kilometry biegli jak po skorupie, zdejmując nawet narty. Dopiero podczas zejścia zrobiło się ciszej. Udało im się dotrzeć do zimowej chaty, przenocować, uspokoić się. Myśleli, że pogoda się poprawiła i pozostała czwórka pokona trasę bez problemów. Jak potem wykaże śledztwo, Orłow, Konkin, Bakholdin i Tierechowa zgodnie z planem wyruszyli rano, by pokonać w ciągu dnia 15 kilometrów. Nie wydawało się to jakimś dramatycznym wyzwaniem, ponieważ 10 kilometrów to była trasa, można nawet powiedzieć, w tych warunkach komfortowa. Oczywiście, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie chodzi o to, że to był jakiś spacer po zielonym parku wiosną, ale po prostu, że łagodne podejście na około 700 metrów wzdłuż rzeki, później w górę strumienia. No właśnie, i to co stosunkowo łatwe dla na przykład doświadczonej pierwszej grupy, jednak nie musiało być już aż tak proste dla drugiej,
która mogła już czuć się wyczerpana, w zasadzie takim czołganiem się pod górkę przez pół dnia, jak określił to potem pracownik rezerwatu Anatolij Sakijew. Nie znaczyło to jednak, że nawet dla mniej doświadczonych rachmistrzów droga była nie do pokonania. Wręcz przeciwnie, grupa pierwsza, która dotarła wieczorem do kordonu Aguc, spokojnie czekała na czteroosobową grupę, która miała pojawić się w ciągu następnego dnia. Tyle tylko, że się nie pojawiła. I grupa pierwsza cierpliwie czekała do 27 grudnia, aż zrozumiała, że coś tu jest jednak nie tak. Dała znać przez radio, że wyczekiwanej czwórki wciąż nie ma. Było to dość zaskakujące, ale dyrektor rezerwatu postanowił nie czekać z poszukiwaniami. Natychmiast zgłosił pierwszemu sekretarzowi Komitetu Okręgowego, że organizuje akcję ratunkową i potrzebny jest helikopter. Baranow na początku nie miał żadnych złych przeczuć, ponieważ gdy wspinał się na grzbiet, od razu zobaczył cztery ślady narciarskie, nieco już przyprószone śniegiem, ale jednak widoczne. Pogoda była piękna, świeciło słońce. Nic nie wskazywało na to, że aura jakoś specjalnie wyżywała się tu na naukowcach, którzy na dodatek najwyraźniej po drodze wsuwali cukierki, nie zabierając papierków ze sobą, tylko układając wzdłuż trasy. Baranow od razu pomyślał, że gdyby działo się z nimi coś strasznego, walczyliby z żywiołem czy chorobą, to przecież nie obchodziłyby ich jakieś cukierki i raczej nie mieliby apetytu. Zupełnie zatem uspokojony zwrócił jednak uwagę na dziwne znalezisko. Zauważył gumkę od wiązania narciarskiego, która zrujnowała jego spokój. Szczególnie, gdy zobaczył jeszcze nartę, bo to już było bardzo niepokojące. Bez narty trudno by się było poruszać po tym terenie. Ostatnia nadzieja, że wszystko jest w porządku, zniknęła wraz z przeraźliwym wrzaskiem Wasilczenki. Tak 28 grudnia Baranow i Wasilczenko znaleźli na grzbiecie trzy ciała. Ani jedna z tych osób nie leżała w jakkolwiek naturalnej pozycji, której można by się było spodziewać w takich warunkach. Dlaczego wszyscy leżeli na plecach? Jak wytłumaczyć to, że ich ręce i nogi sterczały do góry? Dookoła panował istny Armagedon, tak jakby cała ta czwórka brała po kolei rzeczy, które miała ze sobą, z pierogami włącznie, i rozrzucała to wszystko w jakimś szale, włącznie z ubraniami i kocem. Znaleziono karabin myśliwski kaliber 28 z kolbą wbitą w śnieg i lufą skierowaną do góry. W pobliżu broni znajdował się drewniany słup z nacięciami, wbity w śnieg. Były też trzy pary nart i otwarte plecaki. Najbliżej nich leżało ciało Konkina, na plecach z głową odchyloną do tyłu, twarzą do góry. Oczy miał pokryte śniegiem, usta otwarte, lewą rękę zgiętą w stawie łokciowym w stronę brzucha. Jego zegar wskazywał 18:27. Prawa ręka ułożona była równolegle do ciała. W kieszeni spodni odnaleziono notatnik mężczyzny, który wypełnił ostatni raz 24 grudnia, napisał: drzewo cedrowe rośnie. Nie mniej zaskakującym widokiem były zapałki porozrzucane na piersiach ofiary, a także w pobliżu zwłok po lewej stronie. Pół metra od ciała Konkina znaleziono kobietę. Od razu rzucało się w oczy, że miała palce zaciśnięte w pięści, a ramiona dziwnie odrzuciła na boki. Lewą nogę odchyliła w bok, a prawą zgięła w pół w stawie kolanowym, po czym uniosła ją do góry. Jej głowa także była odrzucona do tyłu, a oczy otwarte. Jednak na palcach lewej ręki, na grzbiecie dłoni, zauważono bardzo wiele zadrapań, wyraźnych uszkodzeń skóry. Jej zegarek wskazywał 17:25. Rzucało się w oczy coś jeszcze. Kurtka młodej mamy była dziwnie podsunięta do samych piersi, tak mocno, że odsłoniono całą dolną część pleców. Na lewym policzku i na piersiach kobiety również były porozrzucane zapałki, a metr od ciała leżały spodnie, damska kurtka, watowany koc, para filcowych butów i worek pierogów. Obok czapka ze sztucznego futra. Mniej więcej w odległości 26 metrów
Od dwóch pierwszych znalezionych ciał trafiono na Backholdina, który leżał na plecach, lekko na prawym boku. Głowę miał odrzuconą do tyłu, lewą rękę podniesioną do góry, odciągniętą na bok, prawą zgiętą w łokciu, uniesioną równolegle do zwłok. Palce również miał zaciśnięte w pięść. Na palcach obu rąk także były liczne liniowe zadrapania, podobnie jak u Tatiany. Jego zegarek wskazywał 17:27. Kurtka mężczyzny była rozpięta i podciągnięta pod samą brodę, co sprawiło, że miał zupełnie odsłonięty brzuch. Szybko powstało pytanie, gdzie właściwie jest Orłow. Wiadomo było, że na pewno nie towarzyszył grupie. Musiał się od niej zdystansować. Nie wiadomo było jednak z jakiego powodu. Czy doszło do jakiegoś sporu, czy coś zrobił kolegom i uciekł, czy jest winnym przestępstwa. A może po prostu jedną z ofiar, która przeżyła, a w każdym razie nieco dłużej, a jeśli tak, to dlaczego? Co go wyróżniło? Szybko okazało się jednak, że mężczyzna też nie przeżył. Był mniej więcej 700 metrów od pozostałych znalezionych. Ale rzeczywiście musiał odłączyć się od grupy i sam schodził do zimowego schroniska. Udało się go znaleźć właśnie dzięki dziwnej pozycji ciała, którą wszyscy przybrali, ponieważ i on miał wyciągnięte jakby przed siebie ramię i wystawało ono spod śniegu. Tak go zauważono. Potem udało się znaleźć porozrzucane wokół niego siekierę, koszulę, garnki, pierogi i śpiwór. Zegarek mężczyzny zatrzymał się na 19:59. Dlaczego jednak miał nogi podciągnięte do brzucha? Co się stało, że nie miał na głowie czapki, którą znaleziono obok ciała? Już pierwsze ekspertyzy lekarza medycyny sądowej były dość tajemnicze. Oświadczył on tylko, że ludzie zazwyczaj nie umierają w tak dziwnych pozach i nie potrafił wyjaśnić, dlaczego ci ludzie leżeli z uniesionymi rękami, nogami, ani co miałyby oznaczać te porozrzucane zapałki. Dyrektor rezerwatu i jego pracownicy nie potrafili pojąć, dlaczego grupa zatrzymała się na tym stoku, kiedy do lasu pozostało 700 metrów, a zimowe, ciepłe, dobrze wyposażone schronisko było dosłownie 2 kilometry dalej. Nic nie wiadomo o tym, by ci ludzie byli na coś chorzy. Nie groziła im hipotermia, mieli ciepłe ubrania. Nawet jeśli kurtki by się nie sprawdzały, to mieli ciepłe swetry, 2 śpiwory i na pewno się też nie zgubili, no bo byli na właściwej trasie. Tylko co sprawiło, że nie dotarli do bezpiecznego schronienia, które było tak blisko? Enigmatycznej, ale jednak może odpowiedzi dostarczały twarze naukowców, które wyrażały skrajne przerażenie. Szeroko otwarte oczy i usta, przedziwne pozy ciał ewidentnie wskazywały na to, że musiało wydarzyć się coś gwałtownego, nagłego, strasznego i nie do odparcia. Grupa nawet nie zdążyła zacząć się ratować, choćby przed hipotermią, bo te najcieplejsze rzeczy były nieruszone. Zresztą, jak potem komentowano, na pierwszy rzut oka widać było, że ci ludzie nie umierali w charakterystycznej dla zamarzania pozie. To tak jakby nagle zachorowali. Walczyli może o oddech? W końcu stracili przytomność i być może wtedy dopiero zamarzli. Tylko jaka choroba lub zdarzenie mogłyby wywołać tak gwałtowne reakcje i zmusić tych ludzi do przybrania tak dziwnych poz? Z całą pewnością czekano na wyniki sekcji bardzo niecierpliwie, a śledczy to jak na objawienie. Ale nie było to wszystko takie proste. Ciała były zamarznięte jeszcze do 31 grudnia i w zasadzie nie dało się ich ruszyć. Niedawno opowiadałam Wam historię grupy Korowinej, którą często porównywaliście do wydarzeń na przełęczy Diatłowa i również tę historię często się do niej porównuje. Sądząc, że gdyby przyczyny tej tragedii zostały odkryte, to być może rzuciłoby to światło na tajemnicę przełęczy Diatłowa. Jednak dramat naukowców w Zabajkaliach, w rezerwacie przyrody, też wcale nie daje się łatwo wyjaśnić. Wreszcie 4 stycznia biegły medycyny sądowej zabrał się do pracy z zamiarem ustalenia bezpośredniej przyczyny śmierci oraz tego, czy na ciałach są obrażenia, a jeżeli tak, to jakiego typu. I czy ofiary spożywały alkohol, ewentualnie
Jeżeli się uda, to dobrze byłoby ujawnić skutki działania jakiejś trucizny, o ile takowa była. No i tutaj od razu widzimy coś ciekawego. Na dłoniach ofiar widać było zadrapania i różnego typu obrażenia. Co do tego grupa ratunkowa była zgodna. Spodziewano się więc, że najprawdopodobniej da się stwierdzić obecność ran obronnych czy śladów walki. Ale tak się jednak nie stało. Nie o tym mówiła konkluzja lekarska. Okazało się, że wszystkie obrażenia są naturalne dla pokonywania takiej trasy w tego rodzaju warunkach. Pobrano jednak także krew, co miało pokazać, czy ci ludzie spożywali alkohol i od razu wam powiem, że nie, choć wydawało się, iż Bacholdin mógł mieć bardzo niskie stężenie alkoholu etylowego w organizmie, ale biegły był przekonany, że były to ślady tak znikome, że w zasadzie były bez wpływu na organizm, a już na pewno na śmierć. Twierdzono, że będą przeprowadzone również inne analizy krwi, ale albo tak nie było, albo nic szczególnego nie wykazały. Ale okoliczni mieszkańcy byli przerażeni, chcieli, aby ktoś im wytłumaczył, co się stało. Czy ten teren jest bezpieczny? Co zaatakowało tych ludzi? Przecież oni też nieraz widzieli zamarznięte osoby. Ludzi, którzy stracili życie z powodu hipotermii. Żaden tak nie wyglądał. Nawet bardzo doświadczony dyrektor rezerwatu przyrody nie mógł być pewien, co się stało. Utrzymywał tylko, że musiało być to coś naprawdę nagłego, gwałtownego, z czym żaden z członków grupy nie mógł sobie poradzić. Później bardzo żałował, że zamawiane wielokrotnie radia nie przybyły do rezerwatu, bo gdyby grupa miała je do dyspozycji, mogłaby wezwać pomoc, która dotarłaby w ciągu 2-3 godzin. Tylko czy zdążyliby w ogóle wezwać tę pomoc? Z czym tak naprawdę oni tam walczyli? Zwykle w takich przypadkach ostateczną przyczyną śmierci jest hipotermia. I ma to trochę sensu, problem tylko w tym, że często jest ona tylko skutkiem wcześniejszych wydarzeń, a nie bezpośrednią i jedyną przyczyną. I tak wydawało się być i w tym przypadku. Wiadomo było, że coś niezwykłego spotkało naukowców. Coś ich sparaliżowało, jakby unieruchomiło, pozbawiło przytomności, poddusiło. W każdym razie wskutek tego zamarzli. Tylko co to było? Nie znaleziono oznak chorób czy zatrucia. Śledczy z prokuratury rejonowej dystryktu Kiryńskiego nie mogli sobie sami poradzić z ustaleniem chociażby hipotezy. Dlatego zwrócili się do dyrektora Instytutu Badawczego Transbajkal o jakiekolwiek dane na temat zjawisk naturalnych, które mogłyby powodować utratę przytomności, trudności z oddychaniem, ogólne osłabienie organizmu i brak możliwości poruszania się. Prokuratura wyjaśniła, że nie ma możliwości sprawdzenia takich szczegółów środkami dochodzeniowymi, dlatego śledczy chcieliby się oprzeć na wiedzy autorytetów. Ale dyrektor instytutu nigdy wcześniej nie widział takiego zdarzenia. Owszem, występowały w tych rejonach różnego rodzaju zjawiska naturalne, typowe dla tych właśnie stron, wpływające zresztą mocno czasem i niekorzystnie na samopoczucie wędrowców, ale na pewno nie do tego stopnia i nie na tak wielu naraz, żeby była to jakakolwiek reguła. Dlatego też odpisał: nasz instytut nie posiada danych o zjawiskach przyrodniczych tego rodzaju na wspomnianym obszarze. Z drugiej jednak strony zastanawiam się, na jakiej właściwie podstawie stwierdzono, że winne muszą być tu jakieś warunki naturalne, skoro tak naprawdę wcale nie zbadano ostatecznie krwi i tkanek pod kątem zawartości trucizn, to wiadomo na pewno, czy nietypowych pierwiastków chemicznych albo jakiejś substancji, której naturalnie nie można byłoby się w organizmie spodziewać. Z pomocą trochę przyszły pamiętniki Orłowa, a także Konkina, z których wynikało, że członkowie grupy musieli odejść po godzinie 15:45, bo to wtedy dokonano ostatnich zapisów obserwacji zwierząt i zanotowano pomiary pokrywy śnieżnej, a także wskazano punkt na górnej granicy lasu, do którego udało się dotrzeć. Najbardziej prawdopodobne było, że śmierć nastąpiła w chwili, gdy u tych osób zatrzymały się ich zegarki. Czyli u Tatiany byłaby to 17:25, w przypadku Bacholdina 17:25, Konkin zmarłby o 18:27, a Orłow o 19:57. Jest to jednak o tyle zdumiewające, że o tej wspomnianej 15:45
Absolutnie nic nie wskazywało na to, by działo się coś odbiegającego od normy. Czy to jeśli chodzi o stan zdrowia, czy kondycję uczestników wyprawy, czy też jakiekolwiek dziwne lub złowrogie zachowania zwierząt, ptaków lub jakichś ludzi. Jak podsumowano, tak naprawdę grupa, jak się wydawało, najgorsze miała za sobą. Wspięła się już przecież na szczyt góry. Teraz wystarczyło prawie zrelaksować się, zjechać na nartach po zboczu do oddalonej o zaledwie 2 km zimowej chaty. Byłby to może 25-minutowy spacer. No, pewnie w takich względnie normalnych w tych stronach warunkach, ale nawet w tych trudniejszych z pomocą nart, byłoby to niewiele dłużej. Co sprawiło, że ci ludzie nie mogli zachować się racjonalnie, wykorzystać ciepłej odzieży, trafić do bezpiecznego schronienia, skorzystać z żywności i lekarstw. Owszem, Orłow wydaje się, że najdłużej pozostawał przytomny i w logicznym toku myślenia, ponieważ wyrzucił swoje rzeczy ewidentnie jako znaki identyfikacyjne, ale reszta tak jakby nie mogła, czy nie miała czasu lub możliwości postępować aż tak racjonalnie. Co prawda też rozrzucała jakieś rzeczy, ale na przykład nie dokumenty czy notatki, ale pierogi. Po 6 miesiącach śledztwa w czerwcu 1982 roku prokuratura rejonowa stwierdziła, że nie ma więcej dowodów, które mogłaby wziąć pod uwagę, rozwikłując tę sprawę. Zamknięto ją więc z adnotacją. Poszkodowana grupa otrzymała od administracji rezerwatu niezbędny sprzęt do pieszych wędrówek. Żywność, mapy, kompas, lornetki, broń. Chodziła po przygotowanej trasie narciarskiej i nie zbaczała z niej. Nastąpiło jednak gwałtowne pogorszenie stanu fizycznego ofiar, co ostatecznie doprowadziło do hipotermii, a ze względu na brak przenośnej radiostacji, ofiary nie mogły niezwłocznie powiadomić pierwszej grupy, oddalonej od nich o zaledwie 15-20 km. Choć tak naprawdę nie wiadomo było, co do końca się stało, to jednak jakichś odpowiedzialnych za to wszystko znaleziono. A mianowicie urzędników Głównego Wydziału Zarządzania Zwierzyną i Rezerwatami Rady Ministrów. A trzeba przyznać, że trochę racji w tym było, ponieważ naprawdę wielokrotnie proszono, aby z rezerwy technicznej środków komunikacji przydzielono naukowcom radiostację. W tych trudnych warunkach byłaby na wagę złota. Pomimo wielokrotnych tłumaczeń, że radio znacznie podniosłoby poziom bezpieczeństwa grup wyruszających w teren, nie udało się ich wybłagać. V1.ru, portal, w który dziś sporo zresztą zerkam, konkluduje, że po 40 latach jedynych informacji mogą dostarczyć tylko naoczni świadkowie. I udało się znaleźć takowego, mianowicie Anatolija Sakijewa, który brał udział w akcji poszukiwawczej, zresztą on sam odkrył ciało Orłowa. Przyznaję, że bardzo głośno było o paranormalnych przyczynach tego, co się stało, ponieważ te zupełnie normalne po prostu odpadały. Spodziewano się, że być może grupa rozwścieczyła duchy tych miejsc, relacjonował mężczyzna. Ale z drugiej strony Anatolij uważał, że skoro całe życie spędził w tajdze, zbadał ogrom szlaków, przez lata wędrował po dzikich ostępach i w życiu nie spotkał się z żadnymi zjawiskami paranormalnymi, to raczej jego zdaniem nie warto przywiązywać do nich aż takiej wagi. Sądzi, że to, co się stało, było skutkiem tego, że miejska młodzież wyruszyła w zupełnie niemiejskie, trudne tereny przy niesprzyjającej pogodzie. Mężczyzna mówi, według prognozy tego dnia około godziny 12 zerwał się północny wiatr. Samo wejście na szczyt jest bardzo trudne, wyczerpuje siły i to zupełnie niepostrzeżenie. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że wspinaczka na stromą górę jest łatwiejsza niż powolna, długa wspinaczka na łagodną górkę. Uczestnicy wyprawy tego nie wiedzieli i nie mierzyli sił na zamiary. W pewnym momencie nagle wpadli w stan, w którym niczym zombie idzie się już automatycznie, krok po kroku, ale tracąc ostatnie resztki sił. Kiedy weszli na górę, zerwał się wiatr. Przed zejściem była zasłona śniegu. Mogli nawet nie zauważyć, że las był bardzo blisko. Ponieważ dookoła były strome klify, bali się tak po prostu iść prosto. Najstarszy, Michał Orłow, poszedł poszukać bezpiecznej ścieżki.
i wyrzucił rzeczy, zaznaczając drogę. W pewnym momencie jednak Orłow zgubił nartę, a śnieg był mu do pasa. W tym czasie był już bardzo wyczerpany i zmarznięty, jak jego koledzy. Po prostu więcej nie dał rady znieść, uważa ratownik. Na pewno zastanawiacie się, czy pojawiła się tu teoria zwykle najprostsza, czyli że po prostu jakiś człowiek był odpowiedzialny za to, co się stało. Albo otruł tych ludzi, albo przygotował jakąś inną pułapkę, tylko kto to mógłby być? Jeśli chodzi o incydent grupy Diatłowa, był człowiek, który w ostatniej chwili się rozchorował, Jurij Judin, musiał zawrócić, opuścić towarzyszy, którzy wyruszyli w dalszą drogę już bez niego, ocalał. I tutaj teoretycznie było bardzo podobnie, bo niezwykle zaskakujące było przecież zachowanie leśniczego, Szelomiejcewa. Dlaczego oszalał? Tak bardzo się zbuntował, odmówił pójścia tą trasą i z tą grupą. Zdenerwowało go to wszystko aż tak bardzo, że doszło do bójki. A przecież trudno przypuszczać, by przeczucia były aż tak silne, niesamowicie konkretne i jasne dla niego samego. Skąd mógłby wiedzieć, na pewno, że bronił się jakby ratując życie? Czy miał jakieś informacje, że tej grupie może się coś stać? Czy jemu wręcz zlecono wykonanie jakiegoś zadania, które, jak wiedział, skończy się dla reszty dramatycznie? Czy testowano jakąś broń biologiczną, jakiś środek pozbawiający władz umysłowych? Czy on sam chciał uniknąć tego losu? Co to znaczy, byłbym piątym, który umarł? Twierdzi, że to czuł, przewidywał, ale w jakim sensie? Może należałoby zadać pytanie, o czym wiedział? Jaką rozmowę być może odbył lub podsłuchał? Czy te bardzo charakterystyczne, widoczne na pierwszy rzut oka zadrapania i rany na dłoniach, na wierzchu dłoni, powinny nam coś powiedzieć? Czy doszło jednak do jakiejś walki z jakimś zwierzęciem, człowiekiem? A może ci ludzie przez przypadek lub wskutek czyjegoś działania przyjęli coś, co wywołało objawy dermatologiczne przy okazji, czyli na przykład swędzenie? Czy ci ludzie podrapali się sami? I jak mają się do tego wszystkiego te zapałki? Oczywiście można byłoby teoretycznie powiedzieć, że jeśli jest zimno, to wyjęcie zapałek jest naturalne. Chce się rozpalić ognisko. Tak, tylko że wtedy to ognisko jeszcze musiałoby być. Ślady byłyby oczywiste. Po zbieraniu drewna czy próbach właśnie rozpalenia tego ogniska. To przecież nie jest tak, że usypaliby kubkę śniegu i to ją podpalili. Wiadomo, tak to nie działa, więc wyjęcie tych zapałek w tych warunkach w zasadzie nie miało sensu. Pewnie zauważyliście, że nie zachowało się zbyt wiele zdjęć uczestników tamtej ekspedycji, ale ponieważ Michał Orłow pracował tam aż 2 lata, to jego zdjęcie było przechowywane gdzieś w dokumentach związanych z zatrudnieniem. Ale wszystko wskazuje na to, że nie ma żadnych zdjęć pozostałych ofiar, co jest oczywiście bardzo dziwne. Bo przecież powinny być zdjęcia chociażby rodzinne. Na pewno rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, teściowie takie zdjęcia powinni posiadać. Co się więc stało, że nie udało się do żadnych dotrzeć dziennikarzom? Tego niestety nie wiem, ale wielu komentuje, że jest w tym coś dziwnego. Inny portal, do którego też często dzisiaj zaglądam, diatlovpass.com, zauważa, że ostatecznie okazało się, że prokuratura kiryńska tak naprawdę prowadziła postępowanie karne, ale nie z powodu gwałtownej śmierci tych ludzi, ale naruszenia przepisów bezpieczeństwa pracy. I nie pod koniec grudnia 1981 roku, kiedy odkryto zwłoki, ale prawie 4 miesiące później. Dlaczego? Pyta portal. Czy naprawdę chcieli zatrzeć ślady i ukryć prawdziwe przyczyny śmierci? Forumowicze, którzy dyskutowali o sprawie na tym właśnie portalu, uważają, że są kwestie, które powinno się wyjaśnić. Podsumowują. Z jednej strony nie było żadnych śladów po tym, by w tej grupie grasował ktoś obcy, ale jednak na rękach były rany obronne, których nie da się wyjaśnić. Owszem, nastąpił jakiś taki dziwny etap niby rozbierania się, podciągania tych ubrań, ale jednak nie wyglądał na taki typowy dla hipotermii. Ci ludzie nie zdejmowali ubrań, tylko jakoś tak dziwnie je układali na sobie, odkrywając plecy, brzuch. W zasadzie nie wiadomo było, z czym to jest związane. Paradoksalne rozbieranie się przy hipotermii wygląda zupełnie inaczej.
Wydaje się, że to, co się zaczęło dziać, wydarzyło się bardzo szybko. Z zeznań dyrektora rezerwatu Wasilczenki wynika, że nie było prób ratowania się przed hipotermią, chociaż grupa miała w plecakach ciepłe swetry, kurtki i dwa śpiwory. No i jeszcze ta mina, ta maska śmierci. Ostatnie ciało znaleziono 11 dni później, w dziurze w śniegu na gałęziach cedru, co wygląda jak legowisko. Forumowiczów zastanawia także ostatni wpis w dzienniku. Wydaje się on bardzo dziwny. Ostatnią rzeczą, jaką wyprawa zobaczyła, tuż przed tym, gdy stało się coś złego, był cedr, który rósł. To była dokładnie notatka Konkina z 24 grudnia. Tylko, że co ona miała wnosić czy znaczyć? No jeżeli już cedr jest gdzieś w lesie na drodze naukowców, no to wiadomo, że rośnie. Ale też nie jakoś tak bujnie, gwałtownie i w oczach, żeby trzeba to było aż zapisywać. No wiecie, to jest na zasadzie rośnie to rośnie, no ale to taka opcja domyślna. Nikt się nad tym nie roztkliwia zwykle w lesie. Czy więc były to jakieś halucynacje? Czy ten cedr wydłużał się jakoś nienaturalnie szybko? Czy była to po prostu jakaś zwykła notatka dotycząca tego na przykład, że może ten cedr Konkin kiedyś zasadził i teraz sprawdził, że urósł? Naprawdę nikt nie potrafił pojąć, co to za uwaga. No i powszechnie mówi się o tym, że wszyscy ci ludzie byli w stanie zombie. Tylko co ich do tego doprowadziło? Dlaczego zachowywali się dziwnie? Jakby wygasł w nich instynkt samozachowawczy. Z jakiego powodu nie walczyli o siebie? Myślę, że warto jeszcze zajrzeć na mk.ru, bo felietonista tego portalu również badał tę sprawę i odnalazł naocznych świadków tych wydarzeń. Odkrył, że do dziś niedaleko rezerwatu przyrody we wsi Kyra znajduje się masowy grób, którym od wielu lat opiekują się pracownicy rezerwatu. To właśnie tu pochowano czterech młodych ludzi w wieku 24, 25, 27 i 28 lat. Byli to trzej mężczyźni i jedna kobieta. Napis na steli nie pozostawia wątpliwości. Zmarli niemal jednocześnie. W większości ich odejście różniło zaledwie kilka minut. Miejscowi przyznają, że droga nie była łatwa, ale na pewno mieściła się w zasięgu możliwości młodych i zdrowych osób, a żaden z członków tej grupy nie chorował przewlekle. Dzień wcześniej inna grupa naukowców odbyła przecież dokładnie tę samą podróż, która trwała około 6 godzin i nie doszło do żadnych incydentów, to wiemy. Wspomina się tu, że o tej tragedii nie pisały gazety radzieckie. Dopiero wiele, wiele lat później ta sprawa zyskała ogromny rozgłos, ale i dziś bardzo wielu Rosjan właściwie nigdy o niej nie słyszało. Lokalni mieszkańcy opowiadają o tym od lat. I warto ich zapytać, bo dostarczają więcej informacji na temat tego najbardziej tajemniczego wątku sprawy, czy właściwie najbardziej może dziwnej, niezwykłej teorii, zakładającej, że wszystko to wina duchów gór. Właścicieli tych miejsc, którzy nie lubią przejawów braku szacunku i nieuwagi. Pamiętają tutaj słowa pierwszego badacza tego terenu, Nikity Sokołowa, mówi Wiktoria Michaluk, przedstawicielka sądu zabajkalnego. W 1772 roku wspiął się na szczyt i był zszokowany widokami, które otworzyły się przed jego oczami. Sokołow spotkał zamieszkujących te tereny Tungów i był pod wrażeniem ich legend. W swoich notatkach napisał, kierując się swoimi przesądami, wierzą, że góra Hekonda jest całkowicie niedostępna dla ludzi, ponieważ żyje na niej niejaki Burkhan, czyli Bóg, który posyła na ziemię grzmoty, wypuszcza błyskawice i przynosi chmury. Ich zdaniem, jako pierwsi od stulecia wspięliśmy się na szczyt góry Hekonda i bezpiecznie z niej wróciliśmy. Ogólnie dla ludzi to przeklęta góra. Opowiadają również o wielkiej stopie, która podobno pojawia się przed podróżnikami w najbardziej nieoczekiwanym momencie, po to tylko, by ogromnie ich przerazić. Czy jednak to tylko legendy? Najprawdopodobniej tak, ale one nie znalazły się przecież w zachowanych materiałach karnych dotyczących tej sprawy, którą zna z kolei m.in. prezes Centralnego Sądu Rejonowego w Czycie, Witalij Gorionow. Kiedyś pracowałem w prokuraturze terytorium zabajkalskiego, mówi. Prokurator Własow, jego okręg był jednym z tych, które nadzorowałem, znał tę sprawę i opowiedział mi o niej. Wiedział, że akta wciąż są przechowywane. Złożyłem wniosek,
i mi je wysłali. Raport zawierał informację, że czwórka zupełnie zdrowych, silnych, młodych ludzi, wytrenowanych, dobrze odżywionych, z prowiantem, w ciepłych ubraniach przy normalnej tutaj pogodzie, nagle po drodze zamarzła. Po przestudiowaniu wszystkich dokumentów doszedłem do wniosku, że ta historia jest wyjątkowa i postanowiłem sporządzić kopię akt sprawy. Jak widać, dochodzenie przerwano z braku dowodów przestępstwa, zamknięto właściwie, i zgodnie z instrukcją akta powinny zostać zniszczone po upływie terminu przechowywania. Coś się jednak wydarzyło, coś, co temu zapobiegło. Moim zdaniem, mówi mężczyzna, takich akt nie wolno niszczyć. Należą one do archiwum państwowego lub muzeum. Dostrzegłem także podobieństwa z historią, która wydarzyła się na przełęczy Diatłowa. Ci, którzy tam zginęli, są pochowani na cmentarzu w Jekaterynburgu, niedaleko uniwersytetu, na którym studiowałem, aby zostać prawnikiem. Materiały dotyczące tragedii w rezerwacie przyrody trafiły do mk.ru, czyli do tego portalu. Dziennikarz informuje nas, że sprawa dostała numer 7267 i dopisek. Rozpoczęto 16 kwietnia 1982 roku, zakończono 16 czerwca 1982 roku. Śledztwo więc trwało tylko 2 miesiące. Ale akta to 70 arkuszy rękopiśmiennego tekstu. Okazuje się, że badano dość ciekawe wątki. Na przykład 25-letni Michał Orłow i 24-letni Siergiej Konkin mieli być bardzo podobni do siebie z wyglądu. Nic jednak nie wskazuje na to, żeby mieli być spokrewnieni. Na pewno jednak zajmowali się badaniem świata zwierząt. Pewne jest, że spędzali razem dużo czasu w pracy i raczej musieli się dogadywać, chodzić wspólnymi trasami, mapując ślady, które widzą. Śledczy, jak się okazało, zastanawiali się również nad związkiem Igora Bakholdina i Tatiany Terekhowej. Nawet w dokumentach, z tego co widzę, są niekiedy określani jako małżeństwo. Chociaż z kolei w innych źródłach ewidentnie jest powiedziane, że byli na razie narzeczeństwem. No tak czy inaczej, śledczy zanotowali, że para żyła w idealnej harmonii. Większość czasu spędzała w kordonie Ingoda i była przyzwyczajona do trudnych warunków. Nie ma też wątpliwości, że rankiem 24 grudnia Bakholdin przesłał wiadomość radiową do centrum dowodzenia. Oświadczył, że pogoda dopisuje. Było słonecznie, żadnych opadów. Wprawdzie minus 17, ale to akurat żadnym zaskoczeniem tu nie było. Zameldował, że wszyscy są ubrani prawidłowo. Kilka warstw, na wierzchu spodnie z ociepleniem i kurtka sztormowa. W plecakach znajdowały się dodatkowe ciepłe ubrania i żywność, w tym kluski, które można było łatwo i szybko ugotować, a także pierogi. Wyprawa była uzbrojona w broń myśliwską, z których jedną miał Orłow. Śledczy zapisali, że w centrum ich uwagi jest ustalenie, co się stało w ciągu 2 kluczowych godzin. O 15:45 pamiętniki szczegółowo opisują, jakie ślady zwierząt odnaleziono. Niecałe 2 godziny później zmarł pierwszy członek wyprawy. Co mogło się stać tak szybko? Ślady stóp odnaleziono w kierunku z zachodu na wschód. 100 metrów od początku śladów leży karabin myśliwski, mówi protokół. Wbity kolbą w śnieg, lufą do góry, o tym już mówiliśmy. Ale nie o tym, że broń nie była naładowana, albo może raczej była wyładowana. W tym sensie, że naboje wystrzelono właśnie. Anatolij Cydenowicz zeznawał: brałem udział w akcji poszukiwawczej, która odbyła się w dość trudnych warunkach. Orłow zszedł nieco niżej, odkryliśmy go przez przypadek. Jak dla mnie jest absolutnie jasne, że w pewnym momencie opuścił pozostałych członków grupy i będąc lepiej przygotowanym, poszedł popatrzeć na drogę. Zabrał ze sobą swoje najlepsze narty, ale porzucił je. Sturlały się ze stoku. Zaznaczył swoją trasę. Rozłożył rzeczy i wdeptał je w śnieg. Jak teraz pamiętam, były to koszula, t-shirt i kalesony. Przy okazji udało się wyjaśnić, dlaczego zegarki wszystkich stanęły pewnie w godzinę ich śmierci. Wydaje się, że jest to trochę paranormalne, ale nie. Generalnie zegarki z mechanizmem sprężynowym posiadają smar, który twardnieje w temperaturach poniżej minus 20 stopni i zacina mechanizm. W związku z tym, że w pewnym momencie ciała przestały nagrzewać zegar, to ostygł on do temperatury otoczenia i w ten sposób przestał działać.
Dowiadujemy się jednak, że jeżeli chodzi o ciało kobiety, jak to ujęto, stwierdzono rozległe otarcia, a ubranie w dolnej części ciała wydzielało zapach moczu, co mogło sugerować, że coś ją przestraszyło, zestresowało. Bacholdin miał liczne otarcia na kościach rąk z przyklejonymi kawałkami szczątków i krwi. Nie wiadomo, czyja to była tkanka, czy jego, czy kogoś innego, ale jest pewne, że dwóch innych mężczyzn również miało zadrapania i otarcia, ale śmierć nastąpiła w wyniku wychłodzenia. No i w zasadzie te dokumenty już nie pozostawiają wątpliwości. Nie przeprowadza się żadnych badań zwłok poza sądowymi badaniami lekarskimi, potwierdził prezes Centralnego Sądu Rejonowego w Czicie, Witalij Goriunow. Przyznał, że osobiście zleciłby dodatkowe badania, przede wszystkim radiologiczne, wszystkich znalezionych rzeczy, aby sprawdzić, czy były tam ślady jakiegoś promieniowania. W aktach jest też notatka o warunkach pogodowych. Brak burz, trzęsień ziemi, innych anomalii. Rozważano, że z powodu całunu śniegu grupa mogła nie zauważyć, że las i zimowa chata były bardzo blisko, wszędzie królowały skały i było niebezpiecznie. Dwóch naukowców straciło siły, dwóch pozostałych chciało ich podnieść. Ta część teorii chyba ma wyjaśniać te popodwijane czy podciągnięte dziwnie ubrania, co jednak dla mnie nie ma żadnego sensu, bo przecież gdyby przyjaciele zobaczyli, co się wydarzyło, że te ubrania w zasadzie nie spełniają swojej roli, bo ciało jest odsłonięte, to zapewne poprawiliby je na współtowarzyszach, a nie tak po prostu zostawili ich w tym śniegu z brzuchami i plecami na wierzchu i poszli. To znaczy poszli, no Orłow poszedł. Zdecydował się szukać ścieżki. Tylko, co w tej wersji nie pasowało? Pierwsza grupa dotarła bezpiecznie, tą samą trasą i nawet w gorszych warunkach. Jak wytłumaczyć otarcia i zadrapania? Dlaczego ciała były, no może nie całkiem pozbawione ubrań, ale jednak bardzo odsłonięte, obnażone? Wasilczenko zeznał. W czasie, gdy Orłow opuszczał grupę, coś się musiało wydarzyć i stan fizyczny wszystkich członków grupy gwałtownie się pogorszył. Inaczej nie można wytłumaczyć, dlaczego grupa zatrzymała się na zboczu. Nie podjęła żadnych prób ratowania życia, choć miała w plecakach wszystko, co byłoby do tego potrzebne. Ale dziennikarze, pomimo że wiele pytań pozostało bez odpowiedzi, wysnuli jednak pewną teorię. Komunikując się z żołnierzami stacjonującymi niedaleko rezerwatu, otwarcie powiedzieli, że nawet dziś boją się rozmawiać na temat tego, co się wtedy działo. A takie milczenie, jak konstatuje dziennikarz, pośrednio potwierdza hipotezę związaną z możliwymi testami broni. W tamtych latach stosunkowo blisko rezerwatu stacjonowała 47. Dywizja Rakietowa Strategicznych Sił Rakietowych, rozwiązana w 1991 roku. Rozmieszczano tu systemy rakietowe trzeciej generacji i regularnie przeprowadzano testy. Teoretycznie mogło się zdarzyć, co następuje. Przeleciała rakieta, która wypaliła otaczający ją tlen i wszyscy członkowie nagle zachorowali. W 1982 roku śledczy nie mógłby dopuścić takiej wersji w sprawie karnej. Doszłoby do ogromnego skandalu. Jednak nawet dzisiaj, jak czytamy, jeśli w wyniku testów wydarzy się tragedia, nikt nie będzie na ten temat rozmawiać. No i myślę, moi kochani, że chyba wszystko, co powinniście wiedzieć z grubsza na temat tej sprawy, już wam przekazałam. Na pewno tych teorii wyjaśniających potencjalnie całą sprawę jest więcej, ale żadna z nich w zasadzie nie sprawia, że możemy powiedzieć, wiemy, co się stało. Czy kiedykolwiek te sprawy się rozwiążą? Tego nie wiem. Ale chciałabym was zaprosić na kolejny odcinek, który także znajdzie się na playliście. Może zatytułuję ją na przykład Była nie tylko przełęcz Diatłowa albo jakoś tak podobnie, żeby zaznaczyć, że są to historie podobne, kojarzone z tamtymi wydarzeniami. Nie zawsze te podobieństwa są uderzające, ale klimat tego, co się tam działo, na pewno. Moi kochani, zapraszam was już na Facebooka, Spotify, Instagram, a przede wszystkim do sekcji komentarzy. Piszcie, co się waszym zdaniem stało. Zostawiajcie koniecznie łapki w górę i polecajcie proszę ten kanał. Buziaki!